I don't have to talk. You start to watch, but I won't stop for anyone. The things you kept around so long have been replaced and come and gone. You sleep so softly, but I wake up when you're gone. And every time I see a star, I'll think of just how far you've fallen, shining up like reflections on the sidewalk. And every time I hear a siren passing right outside my window, I'll think of how you'd wake me up. I don't have to talk. You start to watch me, but I won't stop for anyone. The things you kept around so long have been replaced and come and gone. You sleep so softly, but I wake up when you're gone. I don't have to walk. I don't have to talk. You start to watch, but I stop for anyone. The things you kept around so long have been replaced and come and gone. You sleep so softly, but I wake up when you're gone. And every time I see a star, I'll think of just how far you've fallen, shining up like reflections on the sidewalk. And every time I Dzień dobry Państwu! Dzisiaj będziemy mówić o niezwykłym fenomenie człowieka, który przemierza całą Polskę na piechotę. O najszybszym na chodniku krąży wiele opinii. Przejdźmy zatem w teren, aby zapoznać się z niektórymi z nich. Czy słyszał Pan o najszybszym na chodniku? Proszę Pana, znam tego człowieka i po prostu on jest szkodnikiem. On tutaj przechodzi na przykład przez pole, przez granicę, przez środek pola, idzie po granicy, ale przez środek pola najczęściej. Po pierwsze to szkodzi. Śmieci, proszę pana. Uważam, że trzeba coś z tym zrobić. Naprawdę, trzeba coś z tym zrobić. Panów opinia? Jakiś trening by był dobry na ucznia. Co to za gówno? Mniemam, iż niepoważnym człowiekiem on jest. Dziękujemy. Co mogę powiedzieć o tym draniu? Rozlał mi piwo, a chodził tak szybko, że to przecież no naprawdę. Ej, jesteśmy w Polsce. Tutaj nie ma autostrad jak w Niemczech. I tutaj nie można jeździć i chodzić z jakąś normalnie nieograniczoną prędkością. No hello, hello, naprawdę. Rozlewa piwa, drań jeden głupi jebany. Czy przy na chodniku, tak? Proboszcz powiada, iż bezbożnik niezmierny, ale przez kościół przeszedł, na tacę dał, więc grzechu w nim nie widzę. A ty, synu, na mszę zapłacił? Panie, chodzi ci o tego kutafona, co mi wczoraj spokój zakłócał? Normalnie, chłopie! Chciałem wczoraj kulturalnie w spokoju odpocząć na powietrzu. Wyciągnąłem taki oto malutki stołeczek. Rozumiesz pan? A ten kurwa zapierdala przede mną i piach mi na nogi sypie. Rozumiesz pan? Co to kurwa ma być? Pieprzony Forrest Gump amerykański się znalazł. To nie jest Ameryka kurwa, w Polsce takie dewiacje nie przejdą. Co cię tak gapisz Pedrylu, co? Nie masz coś? W ryjach chcesz? A ten za kamerą to ochrona. Co? Skurwys! Dobrze to ci. Także widzą Państwo, w obecnych czasach taki Forrest Gump, a zwłaszcza w naszym kraju, nie ma zupełnie racji bytu. Zbyt wielu ludziom ten człowiek przeszkadza. Oburzeni obywatele myślą o radykalnych sposobach poradzenia sobie z tym problemem. Zapraszam na dalszą część programu.
Dobra, ale ustaw tą kamerę jakoś na mnie. Dobra, widać? Widać? A broda dobrze? Okej, dobra. W takim razie. Moim dzisiejszym gościem jest najbardziej znany detektyw policyjny w Polsce. Nadinspektor Zygmunt Harczyszczenk. Co ma pan do powiedzenia w tej sprawie? Ej! Otrzymaliśmy szereg skarg na tego osobnika. Podejmujemy szeroki zakres działań, aby ukrócić jego samowolkę. Dobro obywateli leży na... Ej! Uważaj pan! Możesz pan komuś krzywdę zrobić! O czym to ja? A! Ma koleś pecha, że akurat ja zajmuję się tą sprawą. Mogę państwa zapewnić, że zostanie on szybko wytropiony i unieszkodliwiony. Co pan sądzi o najszybszym na chodniku? To dupek, panie. Zwiął mi pranie. Koszulę zaiwanił. Wszystko jest do bani. Idzie przed siebie bez względu na wszystko. Deszcz czy śnieg. Nawet przez żywy ogień przechodzi. I sąsiadowi przez środek pola. Nienormalny człowiek. Co pan sądzi o najszybszym na chodniku? Fraj! Co, przepraszam, mnie pan pyta? Przepraszam, coś mi upadło. Najszybszy, tak? Co ja mogę powiedzieć? Ja sam szybko chodzę po chodniku, ale on jest jeszcze szybszy. Poza tym, ta szmata na głowie denerwuje mnie. Kim jest najszybszy na chodniku? Najszybszy? Znam go. Nie chciał ode mnie dragów. A, to telewizorni będzie, to ja nie wiedziałem, to nie żadnych dragów. Cukierki. Pudrowe. Co pani sądzi o tym człowieku, który idzie przez całą Polskę? Myślę, że to jest spoko. To znaczy, jest to inspirujące. Sama mowa, to bym tak mówiła. Nie wiem, ogólnie myślę, że fajnie. Proszę pana, ja tego gościa rozumiem. To wszystko przez globalne ocieplenie. Reptilia, Smoleńsk, taka sytuacja. Tutaj jesteś ty huncwocie jeden! Włodzimierz, kurwa! Co to ma być za materiał? Przecież to nie to mieliśmy puścić! Przepraszam państwa. Jest drobna usterka w programie. Zaraz puścimy odpowiedni materiał. Co pani sądzi o tym człowieku, który idzie przez całą Polskę? Myślę, że... Fraj! To znaczy... jest to... Strani jeden głupi jebany. Sama mowa, to bym tak... Zajebać! Ogólnie myślę, że... Co za dam? Proszę pana. To wszystko przez tego gościa, globalne ocieplenie. Przez tego gościa, taka sytuacja. Przez tego gościa, Smoleńsk. Przez tego gościa. Także widzicie państwo, absolutnie wszyscy są najszybszemu przeciwni. Why,
po mojej terenie, po mojej dzielnie wejść, wejdzie. Ja może trochę byś kupił. Jeszcze dostanę od ciebie te pieniądze. Everybody! Dance, dance, dance! Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, oh Hare Hare. Dzień dobry panu. A co się pan wydurnia z takim szajsem? Czyżby kolejny niespełniony sportowiec? Jak ten słynny najszybszy? He? Panie, trzy sprawy. Po pierwsze, nie niespełniony sportowiec, bo ja tu jestem czempionem sołectwa. Karmazynowy Ryszard. Po drugie, niech mi pan o najszybszym nawet nie mówi, bo to wszystko jego wina. Szedł tędy jak szalony, wytrącił mi paletkę z ręki, poleciała gdzieś tam, nie chcę mi się jej nawet szukać, a wzywałem trzy razy bohatera ping-ponga, żeby przyszedł. Nie przyszedł. A po trzecie, niech państwo coś z nim zrobią, bo tu się wytrzymać nie da. Najszybszy na chodniku to jest ten człowiek, którego ja bardzo dobrze pamiętam. Pewnego dnia szłam uliczką, która była bardzo słoneczna i była bardzo ładna i prowadziła prosto na mój przystanek autobusowy. Na tej uliczce znajdował się kot. On był czarny i stał właściwie nieopodal ściany. Wtem Kunstfeld jest bardzo nieśliczny człowiek. Gardzi. Janusz, no gdzie my jesteśmy? O, ciekawy rozmówca. Nachwycimy go i stąd spiekalamy, okej? Okay? Panie, czy słyszał pan o najszybszym na chodniku? Panie na chodniku, nawet mi o nim nie mów. Co ten śmiertelnik sobie myśli? Śmiga sobie w te i we w te, nie płacąc meta. No, to skandal doprawdy. Mam nadzieję, że odzyska pan swoje pieniądze. Janusz, zmywamy się! Panie, jak pan go spotkasz, to każdy liść do diabła. Ale do jakiegoś innego, nie do mnie. Tak, dobrze, na pewno mu przekażę. Dobra, panie! Proszę za zapłatą zamykam! Przez takich jak on, mój syn, nie dostał pracy. Najszybszy na chodniku, tak? O. Widziałem ostatnio jednego takiego krewkiego, jegomościa, co przechodził obok mojego hotelu. Ale nie wstąpił ani na jedną chwilę. Ech, krew się we mnie gotuje, jak ludzie lekceważą mój hotel. A panowie, może wy wstąpicie choćby na jedną noc? Nasza stacja przeprowadziła sondę SMS-ową na temat opinii o najszybszym na chodniku. Oto ta sonda. Tutaj. I... tutaj. Jak sami państwo widzicie, ogólna wzgarda. Every day, every night, to love this car. Oh,
drań jeden głupi jebany. Uważam, że trzeba coś z tym zrobić. Nienormalny człowiek. Gardzi. Fraj! Wszystkie media od wczoraj informują o niesamowitym wydarzeniu. Podobno najszybszy na chodniku popełnił samobójstwo przez utopienie. Jakie były jego motywy? Nie dowiemy się prawdopodobnie nigdy. Jednakże w całej Polsce huczy od teorii spiskowych, co mogło doprowadzić go do takiego czynu. Dziękuję. Waleryka Łoszczyn. Fakty UADV. Ej Janusz! Andrzej! Chodźmy na fajran! A to nie ma najmniejszego sensu, zobacz. Jak ja jestem w telewizorze, zapowiadam program, a później nagle latam po jakichś wioskach i ludzi się pytam. Wiem, masz rację, ale... No właśnie, dlatego będzie jedno, to po prostu będzie... Ja mówię, ucina ci głowę ekranie Orzi, a poza tym leci. Jedna scena... No tu zobacz, tak nie powinno być. Leci. No mówię, to nie powinno tak być. Okej. Okay. Tur nie chodzi. Leci. A nie leci jeszcze, bo tur gada. Leci, leci. Leci. Dobra. Another Gopa Gangnam Style! Jest czy nie wiem? George, świrowanie. Leci! Leci! Dobra, lecimy. Tu 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 tu. No mało widać, ja mówię. Ruszam, ziugam tą giwerą. A to jest skitowo, z tamtej strony było tak dobrze widać. O zwierz! Zupełnie mi nie zapytało. Testowe świrowanie. Słaba. Ale Orzy, Testowe świrowanie do kamery.